Cześć kochani, witam Was serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj zrobić porównanie dwóch kremów uniwersalnych z Avonu i z Oriflame'u. No, chyba tego nie muszę przedstawiać, każdy go zna. Oczywiście poszperałam najpierw na Wizażu i poczytałam opinie o tych produktach. I pierwsze, co wszyscy piszą w ogóle w minusie, to jest to, że przez to, że jest to w słoiczku, aplikowanie jest bardzo niehigieniczne. Ja ogólnie uważam, że jeżeli kupujemy balsam do ust, czy no cokolwiek takiego, co jest w słoiczku, no to jak możemy mieć pretensje, że to jest niehigieniczne? To wtedy albo trzymamy to w domu i używamy tego w domu, albo używamy tego, powiedzmy tam, nie wiem, w pracy po umyciu rąk, tak? A w torebce na miasto mamy sobie pomadkę taką ochronną w sztyfcie. A skoro kupujemy coś takiego, no to jak można powiedzieć, że minusem jest to, że to jest niehigieniczne nakładanie. No to nie kupuj tego, skoro uważasz, że niehigieniczne jest używanie czegoś takiego. Proste chyba, tak? Przynajmniej to jest moje zdanie. Dobrze, wracając do porównania. Jeżeli chodzi o cenę, to ten Avonowy produkt, ja nie pamiętam szczerze powiedziawszy, jaka była cena katalogowa. Wizaż mówi, że cena katalogowa to 10 zł, ale nie wydaje mi się. To musiała być jakaś promocja. Bo nie wydaje mi się, żeby w regularnej cenie kosztował ten produkt 10 zł. Produkt z Oriflame'u, regularna cena to 25 zł, w życiu bym tyle za niego nie dała. Bardzo często jest w promocji za 9,90. Następna rzecz, konsystencja. Jeżeli chodzi o ten produkt z Avonu, jest on bardzo gęsty i lepki, przez co jest trochę bardziej, mi się wydaje, wydajny. Ten natomiast jest, ma taką bardzo lekką konsystencję, jest dosyć rzadki, bardzo łatwo się go nabiera, tylko przez to bardzo szybko się go traci też. To tyle, jeżeli chodzi przy okazji o wydajność. Zapach. No w każdym z tych produktów są różne wariacje zapachowe. Ja tutaj mam akurat Peach and Cotton. Tam jeszcze były chyba, nie pamiętam jakie były, to nie będę tutaj wymyślać. W każdym razie tutaj mam taki. Ten to jest ten uniwersalny, taki najbardziej znany w tym różowym pojemniczku, ale zamówiłam też teraz zapach wiśniowy, widziałam, że był jeszcze kokosowy bodajże, albo jakiś kakaowy i jakieś takie różne inne sezonowe, że tak powiem, i jak to się nazywa? Limitowane, tak, limitowane wersje zapachowe. Ja mam ten, no i zamówiłam, tak jak mówiłam, ten wiśniowy. Co tu mogę powiedzieć? Pojemność. O. Pojemność. Tu jest 15 ml. A tu też jest 15 ml, czyli wielkość jest taka sama. Następną rzeczą, którą ja powiem. Ja nie powiem, że używanie tego produktu jest niehigieniczne. Natomiast powiem, że chyba łatwiej używa się z tego słoiczka, ponieważ on jest taki prosty, nie ma jakichś tam dziwnych zagięć. Znaczy na razie nie zużyłam go jakoś specjalnie dużo. Nie widać tutaj zbyt wiele, ile ja go zużyłam. No, musicie mi uwierzyć na słowo, że nie zużyłam go zbyt wiele, ale wydaje mi się, że ten słoiczek jest cały prosty i będzie dużo łatwiej go wybierać, jak już tam dojdę do pewnych głębszych pokładów. Ten natomiast przez to, że, no dobra, ładny jest bardzo ten słoiczek i w ogóle, ale on jest taki, no jest krzywy, tutaj jest ta taka krzywizna i no nie jest zbyt łatwo go nabierać i to jest akurat fakt, no ale cóż. Coś za coś, prawda? Następną rzeczą, którą mogę chciałabym poruszyć, no to jest właśnie temat tej uniwersalności. Tam niby jest w tych katalogach narysowane, że te panie używają tego do ust, na suche skórki i na łokcie chyba. Więc tak, żadnego z tych kremów nie użyłabym na łokcie. Na suche skórki tego może bym użyła. Ten jest zbyt lepki i zbyt gęsty, żeby używać go właśnie do dłoni, mi się wydaje. On jak dla mnie w ogóle nie jest uniwersalny, on jak dla mnie jest tylko na usta i nie jest zbyt fajny, ponieważ przez to, że jest taki gęsty i taki lepki, nie nadaje się właśnie za bardzo, ani nie jest dobry pod pomadkę, bo ja zawsze zanim nałożę pomadkę jakąś kolorową, muszę nałożyć sobie jakiś tam krem Nivea, czy tam balsam, czy coś takiego nawilżającego, żeby te usta były ładniejsze. I ten krem uniwersalny sprawia, że ta pomadka jest jakaś taka mniej nawilżająca, jakaś taka
nie wiem, nie wygląda też za dobrze. Trzeba na to jeszcze jakiś błyszczyk nałożyć, żeby to nie było takie lepkie i tępe. Więc ogólnie nie jestem zbyt zadowolona z tego kremu, nawet do ust. Natomiast jeżeli chodzi o ten balsam, no do łokci może bym go nie używała. Na skórki, no może, aczkolwiek ja wolę takie oliwki z Inglota, mam oliwkę do skórek, więc raczej tego używam do skórek. On jest bardzo fajny do ust, to tak, bo on właśnie, on nie jest lepki, jest taki, ma dosyć lekką konsystencję, fajnie się rozprowadza i nie jest... Właśnie nie jest lepki, nie czujemy, że mamy po prostu pełno czegoś na ustach. Czujemy się, jakbyśmy w sumie prawie nic nie mieli, ale mamy fajnie nawilżone usta. To mi się tutaj w nim podoba. I powiem Wam, że jak miałam straszny katar i nos już miałam strasznie suchy, po prostu i obolało od tych chusteczek, to właśnie używałam tego balsamu. I powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawdził, bo, no bo jednak nawilżył mi jakoś i ochronił ten nos i... Do tego się bardzo fajnie sprawdził i powiem Wam, że jak nie miałam kiedyś, zapomniałam kremu do rąk w torebce. Wyjęłam go jakoś, nie wiem jak to się stało, chyba przepakowywałam torebkę i jakoś ten krem gdzieś mi się zawieruszył, nie wzięłam go. Umyłam gdzieś ręce i miałam je strasznie suche, nie wiedziałam już co mam zrobić, więc wyjęłam ten kremik. Troszeczkę go sobie nabrałam i co prawda nie nadaje się jakoś bardzo do używania do rąk jakiegoś tam... częstszego, ale raz na jakiś czas, jak na przykład nie mamy kremu, a mamy bardzo suche ręce, to też całkiem spoko się nadaje. Także mimo tego, że ten ma więcej minusów, mi się chyba jednak wydaje, że ma więcej minusów, no bo nieporęczne opakowanie, dosyć drogi jest w cenie regularnej, nie jest zbyt wydajny, no bo przez to, że jest rzadki, to więcej go zużywamy, to jednak jest lepszy niż ten, bo ten wcale nie jest uniwersalny, jest lepki, wcale się fajnie nie sprawdza, bo nie nawilża tych ust jakoś specjalnie. Jego jedynym plusem jest to, że co, że ładnie pachnie i ma lepszy słoiczek. Więc bardziej polecam ten. Nawet, jak już Wam mówiłam, zamówiłam sobie drugą wersję zapachową, ponieważ ten mi dużo bardziej odpowiada. Chociaż... Ja nie wiem, czy to jest tym spowodowane, ale przeczytałam też na wizażu taką opinię, że on od częstszego stosowania może doprowadzić, że usta będą wysuszone. I ja od kiedy to przeczytałam, mam wrażenie, że moje usta są wysuszone. I ja nie wiem, czy ja sobie to wkręcam, dlatego że ja to przeczytałam, czy rzeczywiście tak jest i czy to jest dlatego, że używam często tego balsamu, czy z jakiegoś innego powodu. Nie wiem, nie zdołałam jeszcze rozwikłać tej zagadki. Może mi się to uda. Na razie przestałam go używać i używam... Matko, chciał uciec. I na razie używam jakiejś tam innej pomadki z Nivei, żeby sprawdzić, czy to jest przez to, czy może przez jakieś tam czynniki w powietrzu, czy coś takiego. No, dobra. To tyle, jeżeli chodzi o moje porównanie tych dwóch produktów. Dzięki, że mnie oglądaliście. Do zobaczenia. Pa!